Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Martą Kaletynową-Młynarską. Część druga. Studia w powojennej Warszawie. Nowy świat zburzony, na szczęście Instytut Historyczny był nietknięty. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że i profesor Manteuffel, i Geisztor, i profesor Kieniewicz, wszyscy byli mieli bardzo piękną kartę z czasów okupacji i też właśnie była ta tajne nauczanie i tak dalej. I oni sobie wzięli za... To znaczy, profesor Manteuffel powiedział tak, bo był człowiekiem takim bardzo stanowczym, że żadne winy czy coś, tylko trzeba uczyć. Było na przykład stosunkowo niedawno takie powiedzenie, a że to właśnie wtedy w PRL-u to od razu oni już uczyli, to co oni uczyli, bo to był przecież komunizm i tak dalej. Właśnie tak nie było. Bo myśmy byli po pierwsze, mieliśmy warunki do pracy, poza tym mieliśmy świetnych profesorów i ćwiczenia i to wszystko po prostu, ja te studia znakomicie wspominam. One i właśnie te wycieczki, bo to właśnie jak mówię, nie było tak, że oczywiście wszystkie zabytki się oglądało, ale się też właśnie oglądało ten świat, no, to, przestrzeń, to co mnie na przykład ogromnie dało. Że ja powiedzmy sobie nie to, że tylko prawda, jest taka wzmianka czy coś, tylko ja oczywiście to muszę zobaczyć, muszę jakoś przybliżyć sobie do swojej jakiejś wyobraźni, prawda, jeżeli oczywiście ta wyobraźni musi działać, wyobraźni na powiedzmy, w każdym razie wyobraźnię z jakimś programem, no, w każdym razie. Także muszę powiedzieć, że bardzo dobrze wspominam to, co było, bo po prostu było to wszystko nastawione na naukę. Już następny rok była już ta, bo ja jeszcze sam szłam przedwojennym tym tokiem studiów. Już następny był zreformowany, ale też znam młodszych kolegów i koleżanki, którzy dostali tam bardzo dobrą szkołę. Różnice pomiędzy przedwojennym a ludowym systemem nauczania. No po pierwsze była ta filozofia marksistowska. I właśnie koleżanka, która potem wiele lat w instytucie pracowała i teraz jest na emeryturze, ale rok niżej miała właśnie już ten rok taki. Była jedyna niezorganizowana. Po prostu jakoś tak uważała, że na tyle się dobrze uczy, że to nie jest konieczne. I ona 1/5 dostała z filozofii marksistowskiej, więc była delegacja, że musi być 2/5, żeby właśnie ten zorganizowany dobrze wypadł. No więc takie różne bajeczki tam się... W każdym razie, o ile ja wiem, to się tam jednak nie było jakiegoś tępienia ludzi i tak dalej. Był ten kierunek, żeby chronić młodzież. I to jest wielka zasługa. Profesor Samsonowicz był rok wyżej. Właśnie to razem tam, prawda, i Mączak, i Samsonowicz, w każdym razie też znakomici, bo oni byli uczniami profesora, nie Geisztora, tylko, no wszystko jedno, w każdym razie były starania, żeby te studia były naprawdę dobrymi studiami historycznymi i nie niszczono młodzieży. Różnice pomiędzy studiami historycznymi i archeologicznymi.
Różnice dosyć duże, dlatego że profesor Antoniewicz był człowiekiem bardzo uroczym, z ogromną wiedzą. I profesor Wartołowska była, znaczy docent Wartołowska jego taką, powiedzmy, prawą ręką. I miał wielką wiedzę, bardzo dobre były jego ciekawe wykłady, bo przed wojną dużo, dużo podróżował i w każdym razie znał nie tylko Polskę. No i, ale jednak nie uczyliśmy się tego warsztatu archeologa. Tylko raczej właśnie to było opowiadanie, no, zdawało się z tej archeologii. Poza tym pani, no, byliśmy na Wiślicy na takim tych ćwiczeniach. To dosyć taka była tam ostry taki klimat. Muszę powiedzieć, że tak wiele się nie nauczyłam tam, bo tam było tak, powiedzmy sobie, wszystko od do, to znaczy, że miałam jakiś kawałek, tam coś musiałam odczyścić, ale w zasadzie się, no, powiedzmy sobie, nie było to nastawiane, żeby tak nas nauczyć, tylko to, co tam, prawda, było zaplanowane. Ale dzięki temu my jako młodzież żeśmy się bardzo zżyli, bo żeśmy tam protestowali, bo o 7 rano była trąba na wyjście na grodzisko. Grodzisko było kolczastym drutem obwiedzione, tam była jakaś taka jeszcze tam apel, więc wszystko to nam się różnie kojarzyło. Potem była trąba na obiad, wracaliśmy. Potem była trąba na wyjście znowuż na grodzisko, a straszny upał był. Ten grodzisko jest tam w Dolinie Nidy, więc tam rzeczywiście było trudno. Tylko tam, jak był duży wykop na wale, to dwoje moich kolegów, koleżanka i kolega, tam siedzieli i sobie oswoili myszkę. A tam, bo profesor przychodził później, bo on się musiał wyspać, a myśmy od 7 harowali na tym upale. No i jeszcze byliśmy po południu, także wracaliśmy, ale nie koniec na tym. Była kolacja, gdzie było seminarium i każdy musiał zadać pytanie, więc pytania były w cenie. Żeśmy sobie kupowali pytania, czy masz jakieś pytanie, tak. No, a tak to żeśmy do Buzka jeździli na dancing, jakąś taką furką. Także w sumie żeśmy się tak zżyli właśnie przez to, że był taki jakby, no, zimny wychów. No zresztą Jurek Gąsowski, nie wiem, czy opowiadał o tym, o tych, tak, no to też właśnie nie był uprzywilejowany, broń Boże. Także to była jedyna wartość, że żeśmy potem stanowili bardzo fajną grupę, taką koleżeńską. Ale archeologicznie, no, jedna z moich koleżanek tam jeszcze trwała, archeolożka zrobiła, historyczka zrobiła magisterium, ale potem już odeszła z tej asystentury. No i tak muszę powiedzieć, że archeologia tak w trakcie innych uczestnic czy w kierownictwie badań więcej mnie to dało niż właśnie ta praktyka w Wiślicy. Jeździłam służbowo do Wolina, tam były te bardzo ciekawe badania i tam, powiedzmy, się też kilkakrotnie tam byłam, nawet uczestniczyłam w badaniach takich cmentarzyska, bo pan Władek Filipowiak jakoś tak mnie zaprosił. Także powiedzmy sobie, ta archeologia w jakiś sposób terenowa była mnie też już bliska. No, ale w końcu człowiek musi się określić, prawda, jak długo się jednak samo opracowanie materiałów i tak dalej, wydanie ich, to jest odpowiedzialność, prawda, bo wygrzebać można wszystko. Także jednak potem już powiedziałam, nie, no, jestem historykiem, to już o tej przestrzeni będę pisać już na podstawie tych źródeł pisanych. I zresztą Wrocław mnie bardzo dużo dał.
Ja po prostu z powodów rodzinnych, bo wyszłam za mąż za Lwowiaka, który nie chciał do Wrocławia, do Warszawy się przenieść, więc w końcu w 65 roku wyszłam za mąż i tak 8 lat żeśmy dojeżdżali, ale w końcu już powiedziałam albo, albo. I w 73 roku już na stałe byłam we Wrocławiu i postanowiłam pisać o Wrocławiu. Chodziłam po ulicach, poznawałam ten stary Wrocław. I o co tu chodziło we Wrocławiu? Wrocław i Kraków to były te najstarsze wielkie miasta, tak zwane wielkie w pojęciu historycznym, średniowiecznym. A jednocześnie mieliśmy umowę z Czechami i często się jeździło do Pragi. I poznałam właśnie też te wyniki badań tej wielkiej Pragi. To wszystko bardzo zmotywowało mnie i po prostu pokazałam w tej swojej pracy zagadnienie dużych miast, na czym one polegały. One, powiedzmy sobie, były jakby zlepione z różnych osad wcześniejszych. Także myślę, że no jakiś mały wkład w tematykę włożyłam, ale teraz te atlasy nam bardzo dużo dają, też mnie dużo dają, dlatego że my oczywiście na zasadzie grantów my robimy kwerendę kartograficzną we Wiedniu i Berlinie, jeśli idzie o Śląsk, prawda? Więc mamy ogrom tych materiałów dosyć wczesnych kartograficznych. Teraz wydaliśmy Wrocław, bo najpierw pierwszym zeszytem w latach 90. był Wrocław, ale był, powiedzmy, i terytorialnie tylko ograniczony do starego Wrocławia i też i czasowo. A teraz żeśmy wydali Wrocław od początku do współczesności. Zapraszam, jeżeli będzie pan miał ochotę, mogę sprezentować. To jest jeden zeszyt kartografii, drugi jest tekstu. No i już teraz właśnie już z panią Flisusiuk załatwiamy sprawę następnego programu, mamy już następny. Mam kolegów, z którymi współpracuję stale. To jest profesor Goliński, historyk, mediewista, i profesor Rafał Eismont, który jest historykiem sztuki. No więc czasem właśnie tą sztukę trzeba opanowywać, ale poza tym jest niesłychanie właśnie taki, no powiedzmy sobie, zapalony do sprawy. I młodszych mamy też już teraz współpracowników. Na ogół dostajemy grant, bo to hasło tych miast, atlasów historycznych miast, jakoś do tej pory było hasłem no takim, że dostawaliśmy grant, więc myślę, że teraz też dostaniemy. Także to wszystko jest jakiś sposób na życie, prawda? No. Póki jeszcze człowiek jakoś no, chce wykorzystać to, czego się nauczył i w jakiś sposób uważam, że jednak mam spełnione marzenia, jeśli idzie o swoją dziedzinę pracy.